Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 19. Gdy Jezus dokończył tych mów, opuścił Galileę i przeniósł się w granicę Judei za Jordan. Poszły za nim wielkie tłumy i tam ich uzdrowił. Wtedy przystąpili do niego faryzeusze, chcąc go wystawić na próbę i zadali mu pytanie. Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu? On odpowiedział. Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł, dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. Odparli mu. Czemu więc Mojżesz polecił dać jej list rozwodowy i odprawić ją? Odpowiedział im. Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony, lecz od początku tak nie było. A powiadam wam, kto oddala swoją żonę, chyba w wypadku nierządu, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo. Rzekli mu uczniowie, jeśli tak ma się sprawa człowieka z żoną, to nie warto się żenić. Lecz on im odpowiedział, nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym to jest dane, bo są niezdatni do małżeństwa, którzy z łona matki takimi się urodzili i są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili. A są i tacy bezżenni, którzy dla Królestwa Niebieskiego sami zostali bezżenni. Kto może pojąć, niech pojmuje. Wtedy przyniesiono mu dzieci, aby włożył na nie ręce i pomodlił się za nie, a uczniowie szorstko zabraniali im tego. Lecz Jezus rzekł, dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do mnie, do takich bowiem należy Królestwo Niebieskie. Włożył na nie ręce i poszedł stamtąd. A oto zbliżył się do niego pewien człowiek i zapytał, nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne? Odpowiedział mu, dlaczego mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania. Zapytał go, które? Jezus odpowiedział, oto te, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego jak siebie samego. Odrzekł mu młodzieniec, przestrzegałem tego wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje. Jezus mu odpowiedział, jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Jezus zaś powiedział do swoich uczniów, zaprawdę powiadam wam, bogaty z trudnością wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Jeszcze raz wam powiadam, łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego. Gdy uczniowie to usłyszeli, przerazili się bardzo i pytali, któż więc może się zbawić? Jezus spojrzał na nich i rzekł, u ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe. Wtedy Piotr rzekł do niego, oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą, cóż więc otrzymamy? Jezus zaś rzekł do nich, zaprawdę powiadam wam, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za mną, zasiądziecie również na 12 tronach, sądząc 12 pokoleń Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy. Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi.